Jaguar F-Pace, nasza kochana miłość, jakim właśnie jest Jaguar F-Pace, wróciła do Moto Okiem. Wróciła ze względu na to, że w ostatnich słowach, jakie mówiłem w naszej relacji o Jaguarze F-Pace SVR, powiedziałem coś takiego. To były naprawdę super chwile z Jaguarem F-Pace SVR i tak, zakochałem się w tym Jaguarze F-Pace SVR. Ten samochód prowadzi się naprawdę jak dobrej klasy hot hatch. Zakochałem się w tym samochodzie i z chęcią bym go nie oddawał. Jest po prostu idealny. No i to nie jest ostatnie spotkanie i ostatnia chwila, jaka będzie właśnie z tą brytyjską marką. I wracając, stwierdziłem, że faktycznie ten samochód do nas musi wrócić, bo takiej miłości się jednak nie zostawia. I tak oto przyjechał do nas inny Jaguar F-Pace. F-Pace, który jest troszeczkę inny niż SVR, troszeczkę ma mniej mocy, ale nadal jest tym ukochanym F-Pace'em, którego tak uwielbialiśmy. Więc co? Zapraszam Was na test troszeczkę bardziej normalnego, troszeczkę bardziej przyziemnego, ale nadal mocnego Jaguara F-Pace'a P400. A zanim przejdziemy do Jaguara, który stoi za moimi plecami, drogi widzo, nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom jesteśmy w stanie się rozwijać i pokazywać Wam coraz ciekawsze samochody oraz takie samochody, jakie Was interesują, więc co? Subskrypcja, dzwoneczek i lecimy dalej z tematem. Moi drodzy, Jaguar F-Pace oczywiście nie zmienił się od czasu, kiedy żeśmy naprawdę testowali SVR-a. Jeśli macie ochotę zobaczyć test SVR-a, to oczywiście wyświetla Wam się teraz w tym momencie na ekranie. Warto zobaczyć ten samochód, bo po pierwsze, jeśli chcecie mieć z samochodu dużo emocji, dużo frajdy, samochód ma dostarczać Wam po prostu to, co najbardziej petrolheadzi lubią, czyli emocje, wrażenia z jazdy, dźwięk. Jaguar nic się nie zmienił względem tego praktycznie, co żeśmy testowali. My mamy teraz troszeczkę inną konfigurację. Nasza konfiguracja jest to Jaguar F-Pace 2022 roku w kolorze Hakuna Silver. Jest to dosyć w miarę podstawowy kolor, ale wyglądający naprawdę bardzo ładnie. Jak na kolor srebrny, potrafi się wyróżnić w nocy. Nasza wersja jest to wersja R Dynamic, która charakteryzuje się oczywiście wyciemnieniem wszystkich elementów chromowanych. Mamy czarny grill, mamy czarne dodatki, to wszystko jest w formie piano blacku. Nasze okna wokół też są wyciemnione, do tego przywędrowały właśnie nam czarne felgi. To wszystko robi taki ciekawy styl właśnie takiej nadal sportowej bryły. Włącznie właśnie z tymi światłami, którymi już wspomniałem Wam właśnie wtedy w SVR-ze, są to Jaguar Pixel Technology LED. Świetne światła, które są oczywiście w systemie matrycowym, są w stanie wycinać naprawdę bardzo dobrze obiekty jadące z naprzeciwka i warte są dopłaty. Oczywiście kosztują swoje, bo okolice 10 tysięcy złotych prawie trzeba dopłacić za te reflektory, ale naprawdę uwierzcie mi, że warto. Jazda w nocy tym samochodem równa się temu, że po prostu jedziecie niczym w dzień. I co ważne, nie oślepiacie samochodów z naprzeciwka, co też udało nam się dla Was lekko sprawdzić. Ładny ten charakterystyczny oczywiście wzór, jeśli chodzi o podwójną JJ, to jest element, który charakteryzuje właśnie po faceliftingu właśnie F-Pace'a i to są takie charakterystyczne elementy. Troszeczkę jest inaczej niż w F-Pace'ie SVR. Jest troszeczkę inaczej ze względu na to, że na przykład tutaj nie macie chłodnicy, jest troszeczkę mniej agresywny zderzak, ale chłodnica już na przykład jest tutaj. Jest troszeczkę inaczej, jest bardziej zabudowano i nie jest aż tak agresywnie. Ale nadal oczywiście widać po tym samochodzie, że tutaj jest dosyć duża muskularność. Koła. Jeśli chodzi o F-Pace'a, możecie naprawdę zaczynać od różnych felg. Różne pakiety, różne koła, naprawdę praktycznie ten samochód możecie konfigurować pod własne życzenie i także pod styl, który chcecie mieć oczywiście w tym pięknym brytyjskim samochodzie. Jeśli chodzi o nasz samochód, my dostaliśmy samochód w naszym pakiecie, mamy 22-calowe koła, jeśli chodzi właśnie o ten pakiet Air Dynamic. Koła kosztują w dodatku okolice 18 tysięcy złotych, jeśli chodzi o 22-calowe obręcze. Co prawda my, tak jak teraz w tej scenerii zimowej, nie dostaliśmy od importera właśnie
właśnie tych kół, tylko zostały one zamienione na mniejsze 20-calowe koła, ze względu na to, że po prostu łatwiej jest przemienić takie koła niż wymieniać poszczególne opony, jeśli chodzi właśnie o sezon zimowy. Czarne, czarne koła, oczywiście w pełnym połysku. Ładnie to wszystko wygląda, nawet na 20-calowym kole. Jeśli chodzi oczywiście o te koła, nie zapomniano tutaj o charakterystycznym emblemacie, jeśli chodzi o Jaguara. We wszystkich Jaguarach właśnie macie tego czerwonego kota na felgach, co wygląda po prostu prześlicznie. Mamy także oczywiście tutaj w takim pakiecie Air Dynamic, już są lakierowane na czerwono zaciski hamulcowe w standardzie i naprawdę to potrafi bardzo dobrze wyglądać. Co prawda nie są to aż tak duże zaciski jak w wersji SVR, ale naprawdę już ten samochód potrafi dosyć dobrze hamować. W naszym przypadku ogumienie, jeśli chodzi o zimową scenerię, no to mamy tutaj Nokiany, bardzo dobre opony, jeśli chodzi o takie warunki. 255x50 na R20, jeśli chodzi o przednią oś. A jeśli chodzi o tylną oś, tu już nie mamy różnicy, tak jak w przypadku SVR-a, że były węższe i szersze opony oczywiście z tyłu. Tutaj mamy tradycyjnie takie same rozmiary felki i kół, oczywiście jeśli chodzi o przednią i tylną oś, czyli także 255x50 na R21. No to czas przejść lekko do boku. Jeśli chodzi oczywiście o F-Pace'a, to jest dosyć dużej wielkości samochód. 4,76 metra długości to jest naprawdę sporej wielkości SUV, ale chciałbym Wam zwrócić uwagę na proporcje. Proporcje, jakie w Jaguarze są dosyć bardzo charakterystyczne. Zobaczcie, jak krótki jest przedni zwis, jak krótki jest oczywiście także przód. Bardzo długa maska, szeroki także samochód, bo samochód jest prawie w wielkości 2,17 metra. Jeśli chodzi o szerokość, to jest najczęściej już naprawdę dosyć szeroki samochód, jak na dzisiejsze standardy. Do tego kabina, która naprawdę jest także dosyć sporych, długich, pokaźnych rozmiarów, ze względu na to, że mamy dosyć spory rozstaw osi. Rozstaw osi w tym samochodzie mamy na wysokości 2,87 metra, co pozwala faktycznie konkurować F-Pace'owi właśnie z takimi rywalami jak X5, X7, Q5 czy jeszcze większe lekko modele. Pokazuje to także to, że Jaguar potrafi dosyć dobrze projektować samochody ze względu na to, że dzięki takiemu większemu rozstawowi osi są w stanie dosyć sporo miejsca także wygospodarować w kabinie. Mamy także właśnie czarne dodatki, jeśli chodzi o ramki, czarne oczywiście piano blacki, jeśli chodzi o lusterka, przyciemnione także kierunkowskazy w formie fajnych, ciemnych dodatków. Mamy także czarnego Jaguara z tym takim oczywiście lekko fejkowym, bo niestety to jest fejkowy wlot. I mamy także oczywiście takie lekkie dokładeczki na dole, też w formie czarnej. I to jest wszystko związane z tym pakietem Air Dynamic. Jeśli chodzi o ten samochód, to co mi się na pewno w nim podoba, to jest to na pewno, że kiedy otwieracie drzwi, to także otwierają się one z dolną częścią progu, co pozwala Wam przy takiej niestety zimowej aurze uratować Wasze nogawki przed tym, żeby one nie były zabłocone. I tak oto przechodząc zgrabnie oczywiście od boku, przechodzimy właśnie po tym pięknym, ładnym przetłoczeniu narysowanym, przechodzimy do tego zgrabnego tyłeczka, który naprawdę we F-Pace'ie robi robotę i to już naprawdę od tylu lat. Jeśli chodzi o Jaguara, widać tutaj tą specyfikę, w której zawsze te samochody są charakteryzowane. Wąska szyba, jeśli chodzi oczywiście o tylną część. Dosyć duży także spoiler, jeśli chodzi o właśnie podkreślenie tej linii. Niewielka ta szyba, do tego dosyć masywna i dosyć mocno podciągnięta tylna klapa, łącząca się z tymi pięknymi, długimi światłami, które się ciągną tutaj oczywiście, też w takim charakterystycznym elemencie, jeśli chodzi właśnie o tą markę Jaguar. Jeśli chodzi o także nasz pakiet Air Dynamic, mamy także wszystkie loga wyczernione, także oczywiście emblemat P400 oraz F-Pace, także jest oczywiście w pełni w formie piano black i dopisek AWD ze względu na to, że nasz samochód jest wykonany i jest wyposażony właśnie w ten świetny układ napędu 4x4. Jeśli chodzi o dolną część zderzaka, tutaj mamy dosyć dużą różnicę względem SVR-a, ale nie dziwię się, w SVR-ze po prostu były cztery duże końcówki dubeltuwy, takie, które potrafiły zionąć ogniem i po prostu pięknym dźwiękiem. Tutaj mamy zrobione troszeczkę bardziej w nowoczesnym stylu. Mamy duży czarny dekor, oczywiście połączony z lekką srebrną listwą i także układem wydechowym w formie takich końcówek. Co prawda te takie układy wydechowe to niestety jest lekki fake, bo w środku dopiero znajduje się oczywiście troszeczkę mniejsza rura, ale co ważne są to dwie rury, z których faktycznie dym jednak leci. Jeśli chodzi o bagażnik, nie będę się tutaj mocno rozdywagował nad tym, bo dosyć dobrze, żeśmy to zrobili w przypadku F-Pace'a SVR. 415 litrów, jeśli chodzi o pojemność bagażnika i naprawdę jego dosyć duża konfigurowalność, a także i sporo takich rzeczy ciekawych, jeśli chodzi o ten samochód, bo mamy naprawdę sporo haczyków, 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 haczyków.
Tutaj macie naprawdę ogrom tych haczyków. Do tego złącze 12-woltowe i dwa światełka LED-owe, które bardzo dobrze tą przestrzeń potrafią oczywiście także oświetlić. I pod podłogą także znajdziecie jeszcze miejsce. Wtedy, kiedy wybierzecie samochód z kołem dojazdowym, niestety tego miejsca już tam nie będzie. Pozostanie Wam oczywiście miejsce wtedy, kiedy wybierzecie zestaw naprawczy. No i klapa elektryczna, która dosyć w dobrym tempie się zamyka, więc na to warto zwrócić sobie uwagę. No to co, kotku, masz w środku? Trzeba porozmawiać trochę o gamie silnikowej. A jeśli chodzi o Jaguara i czasy, kiedy Jaguar oczywiście teraz w tym momencie jest poza Unią Europejską, to te samochody, szczerze powiedziawszy, dostały praktycznie drugiego życia. Czemu do tego drugiego życia? Bo nie muszą się obawiać kompletnie praktycznie emisji spalin, jeśli chodzi o te samochody i o te silniki. Ale ogólnie Jaguar już wcześniej także miał dosyć pokaźną i dużą gamę silnikową. Jeśli chodzi o to, co możecie sobie wybrać, jeśli chodzi o FPS-a, no to zaczynacie tak. Macie albo silniki benzynowe, albo silniki diesla. Tak, jeszcze silniki diesla możecie kupić. W przypadku benzyn macie dwie opcje do wyboru. Macie system P250, czyli dwulitrową jednostkę generującą moc 250 koni. To jest oczywiście silnik turbo doładowany. Macie także taką jednostkę jak my mamy, czyli P400, czyli macie już 3-litrowy silnik, rzędową szóstkę i także turbo doładowany samochód. W przypadku diesla już przechodzicie oczywiście na początku na D200, czyli samochód, który ma 2 litry, jest turbodoładowanym dieslem i ma okolice 200 koni, oraz D300, który jest 3-litrowym oczywiście silnikiem, turbodoładowanym także diesla i już posiada moc okolice 300 koni. Więc to jest praktycznie dosyć podobne. Jeśli chodzi o te silniki, no to faktycznie różnią się budową, różnią się nie tylko właśnie oprogramowaniem, ale najbardziej właśnie różnią się ilością cylindrów, więc praktycznie każdy może sobie dobrać to, co go interesuje i taka moc, jaka jest dla niego wystarczająca. Silnik P400, który my mamy aktualnie w naszej testówce, posiada moc 400 koni i prawie 550 Nm. To jest naprawdę spora wartość, jeśli chodzi o ten silnik. Co ciekawe, nawet w trybie sportowym ten samochód nie osiąga aż takich dobrych rezultatów, jak osiąga w trybie normalnym. Czy jest to dziwne? Faktycznie jest to jednak trochę dziwne, bo nawet procedura trybu Launch Control nie pomaga w tym przypadku. Jest to 3-litrowa jednostka w układzie R6, czyli takie silniki, które możecie na przykład znać z gamy BMW, bo tam najczęściej właśnie występuje kultowe R6. Jeśli chodzi o takie silniki, niedużo jest oferowanych silników, jeśli chodzi właśnie o te rzędowe szóstki, bo praktycznie takich samochodów, jeśli chodzi o takie silniki, naprawdę już zaczyna być coraz mniej. Praktycznie tylko BMW zaczyna tylko oferować właśnie silniki rzędowych 6 cylindrów. Tutaj właśnie mamy taki fajny rodzynek. Jest to dosyć flagowy silnik, jeśli chodzi o Otelera, bo naprawdę został stworzony dosyć bardzo fajnie. Jest on także bardzo kompaktowym samochodem, bo jak zobaczymy sobie także jego budowę, jeśli chodzi, jak zdejmiemy sobie całą tą osłonę, to jest naprawdę kompaktowy silnik, ze względu na to, że słupek jest bardzo długi. Jest także oczywiście umiejscowiony tak, że macie 3 cylindry macie przed przednią osią, a także 3 cylindry macie za przednią osią, więc jest praktycznie idealnie rozłożony, jeśli chodzi o masę, jeśli chodzi właśnie o kielichy i rozłożenie właśnie na zawieszeniu. To jest bardzo fajny element. Jest to silnik także turbo doładowany i to jest największa różnica więc między SVR-em a właśnie tym silnikiem P400. Tutaj także to widać. Tu macie oczywiście wszystkie przewody, jeśli chodzi o turbo. Turbo jest zlokalizowane lekko niżej, a tutaj macie zlokalizowany kurer, który jest właśnie wodny i wykorzystuje właśnie tą chłodnicę, która jest zamontowana tutaj z tej strony, jeśli chodzi o nasz silnik. P400 550 Nm jest przekazywane także do 8-stopniowej skrzyni ZF, czyli identycznej, jaką mieliśmy w SVR-ze. I jest to w pełni flagowy produkt, jeśli chodzi o tą niemiecką markę skrzyń. Naprawdę działa tutaj bardzo dobrze. Co prawda potrafi gdzieś tam pierwszy, drugi bieg lekko przemulić, ale potem już naprawdę działa świetnie. Jadąc 140 km na godzinę macie naprawdę niską partię obrotów. Jeśli chodzi o paliwożerność tego silnika. Silnik, jeśli chodzi właśnie o ten typ R6, to jest naprawdę jedna z
najlepiej oszczędnościowo podchodzących silników właśnie w gamie JLR-a, ze względu na to, że w trasie jesteście spokojnie sobie możliwości 9-10 litrów jesteście w stanie sobie osiągnąć. I ta piękna R6 potrafi także być oszczędna. 9,6 litra na 100 km przy pokonaniu 110 km jazdy typowo autostradowej. 9,6, tyle potrafią spalić 2-litrowe silniki turbo doładowane, a tu mamy piękną rzędową 6 z turbo. Kiedy używacie tego samochodu w mieście, to okolice 13, ale kiedy chcecie użyć praktycznie pełnej mocy, chcecie trochę pobawić się tym samochodem, no to wtedy 15-16 litrów ten silnik Wam pochłonie. Co ważne, warto zwrócić uwagę, że bak, jeśli chodzi o ten samochód, jest w wielkości 80 litrów. Różnice pomiędzy SVR-em a tym silnikiem, no to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że po pierwsze jest różna moc. Tam macie 550 koni, tutaj macie 400. Tutaj macie 550 Nm, tam macie prawie 700. Kompletnie inny typ silnika. Tutaj R6, tam V8. Tam macie po prostu kultowy silnik, który będzie poliwożerny, będzie dosyć dużo emocji także Wam dostarczał. Macie na tyle przyjemny silnik i na tyle dużo mocy, że i też Wam dostarczy sporo emocji, a macie troszeczkę jednak niższe spalanie niż właśnie w SVR-ze. Jeśli chodzi o różnicę, także tam macie kultowe V8, a tutaj macie miękką hybrydę, ze względu na to, że po prostu ten samochód jest wyposażony właśnie w taki system, który pozwala dosyć dobrze sterować, jeśli chodzi o start-stop. A teraz takie próba elastyczności, 100-140, pyk, redukcja. I nawet możliśmy przekroczyć lekko tą prędkość. Nie zmienia to faktu, że po prostu macie ósmy bieg zapięty i ona sobie powoli, ta skrzynia zaczyna zbijać te biegi. I tak jak widzicie, 140 km, 2000 obrotów, to nie jest naprawdę dużo jak na tą skrzynię. No i to praktycznie tyle, jeśli chodzi o ten silnik. Nowoczesna jednostka, która naprawdę dosyć dobrze się sprawdza i myślę, że tutaj nie ma co więcej na ten temat sobie dywagować. A! Ostatni element, masa. Masa tego samochodu okolice 2 ton niecałych, 1950 kg, co jest lżejsze niż SVR, ale warto także zwrócić na to, że maska jest aluminiowa. Czas na praktyczność tylnego rzędu siedzeń, jeśli chodzi o naszego Jaguara, a tutaj szczerze powiedziawszy jest dosyć dobrze, jeśli chodzi właśnie o ten rozstaw osi. Tutaj najbardziej to widać. Zobaczcie, jak dużo jest przestrzeni, jeśli chodzi oczywiście o kolana, a także ile jest miejsca nad głową. Siedzi się naprawdę tutaj dosyć przyjemnie, ze względu na to, że zobaczcie, że też kanapa jest dosyć wysoko i dobrze podpiera Wasze uda. Możecie także sobie regulować oczywiście oparcie. Za dodatkową opłatą możecie znaleźć tutaj elektryczną regulację tylnego oparcia siedzeń. Możecie sobie po prostu podciągnąć do góry albo także opuścić w dół i po prostu regulujecie sobie tą kanapę elektrycznie. To jest taki mały bajer, ale szczerze powiedziawszy robi robota. Za dodatkową oczywiście opłatą. Jeśli chodzi o największą wadę tego samochodu, to na pewno jest tunel. Tunel, który jest ogromny. Ogromny ze względu na to, że po pierwsze jest ten napęd 4x4, ale po prostu zobaczcie, jak on jest także duży. Dużo miejsca zajmuje, a także konsola dosyć dużo także miejsca tutaj zajmuje. Co prawda, jeśli chodzi o takie udogodnienia, no to mamy dwustopniowo podgrzewane, nawet trójstopniowo podgrzewane tylne skrajne fotele. Macie dwa porty USB oraz złącze 12-woltowe, które otwiera się w drugą stronę. Oczywiście to Anglia. Miejsca jest tu naprawdę bardzo dużo i także po prostu jest także przyjemnie. Jeśli chodzi o takie elementy, no to macie podłokietnik z dwoma miejscami na kubeczki i możliwością także uruchomienia sobie przewożenia nart w formie złożenia środkowego elementu, czy przewożenia także dłuższych elementów. Więc jeśli chodzi o ten samochód, na pewno warto także zwrócić uwagę na panoramę, która jest tutaj oczywiście za dopłatą okolic 7,5 tysiąca złotych, ale robi robotę ze względu na to, że po prostu niesamowicie dobrze doświetla to bordowe, piękne wnętrze. Czas trochę zasiąść we wnętrzu, bo w końcu pogoda nie rozpieszcza nas dzisiaj przy nagraniach, a jest naprawdę na co popatrzeć. Wnętrze jest skonfigurowane tak, że naprawdę powala na kolana. Powala na kolana ze względu na materiały i ze względu na kolor po pierwsze. Mało która marka jest w stanie Wam zaoferować, szczerze powiedziawszy, kolor taki burgundowy, czerwony, który aktualnie my tutaj mamy. Kolor, jeśli chodzi o to wnętrze, jest związany także z pakietem Premium Interior Plus za bagatela 18 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o ten pakiet, oczywiście wszystko jest bardziej, jakby jeszcze bardziej podniesione na stopniu jakości oraz także jest więcej elementów skórzanych. Skórzanych jest naprawdę elementów tutaj mnóstwo.
cała deska jest obszyta oczywiście skórą. Tutaj te dolne elementy także są skórzane z ładnym przeszyciem i prawdziwą nitką. Pokrycie całej oczywiście górnej części deski rozdzielczej też jest miękką, przyjemną skórą z bardzo ładnym, czerwonym, kontrastującą nicią. Boczki drzwiowe, boczki jeśli chodzi oczywiście o podłokietniki, to są bardzo miękkie elementy ze skóry, a także i podłokietnik, który oczywiście jest regulowany w dwóch strefach i możecie mieć go na przykład także oczywiście wysuniętego bardziej bliżej kierownicy. Kolorystyka oczywiście zostawiam Wam do oceny, bo to jest forma gustu. Możecie mieć jasną, białą, kremową, możecie mieć taką czerwoną, albo możecie mieć także oczywiście taką formę, jak my mieliśmy na przykład w SVR-ze, czyli wykonane wszystko z alkantary i także jeszcze bardziej sportowo. A na pewno warto zwrócić uwagę na podsufitkę. Podsufitkę, która jest wykonana całkowicie w sposób z alkantary, a to się dosyć często nie zdarza, bo na przykład w niektórych samochodach sportowych innych marek pozostaje ten element na przykład czarny i nieoflokowany w formie alkantary, a tutaj naprawdę jest tego mnóstwo. Całe te słoneczniki, które są oczywiście daszki przeciwsłoneczne, to wszystko jest mięciutkie, miękkie oraz wykończone przepiękną alkantarą, która się bardzo ładnie czesze. Te słupki, które są pokryte tutaj do samego dołu także tą alkantarą. Ale wróćmy sobie do tradycyjnych naszych form. Jeśli chodzi o Jaguara SVR-a i F-Pace'a, nie zmieniło się tu praktycznie nic, to jest nadal ten sam środek. Ta sama kierownica, która jest bardzo dobrze wyprofilowana, jest skórzana, jest z matowej skóry, a także jest pokryta skórą, która jest tutaj oczywiście tak lekko pikowana i naprawdę jest bardzo dobrze wykonana. Te srebrne elementy, które są tutaj połączone, a także logo AirDynamic, bo w końcu mamy właśnie kierownicę także z tego pakietu. Po lewej stronie sterowanie komputerem pokładowym oraz po prawej stronie ciski dotykowe, którymi możecie także sterować tempomatem, podgrzewaną kierownicą, metalowe łopatki, dokładniej pewnie aluminiowe, ale pięknie dzwoniące, oczywiście zimne w zimę, ale w ciągu lata także przyjemne, bardzo chłodne metalowe łopatki, które służą oczywiście do sterowania skrzynią ZF. Naprawdę to wszystko jest tutaj dobrze zrobione. Różnicą na pewno jest to, co mamy przed oczami kierowcy, bo przed oczami kierowcy w tym egzemplarzu został zastosowany tak zwany hybrydowy wyświetlacz, który jest połączeniem analogowości razem z cyfrowością. Mamy tutaj ten sam układ, co mieliśmy na przykład w Land Roverze Discovery Sport, czyli połączenie tradycyjnych wskazomierzy, a także i połączenie elektronicznego wyświetlacza, który jest na środku. Możecie sobie tym sterować oczywiście za pomocą tej rolki, wyświetlać tutaj różne rzeczy, na przykład mapę, możecie tutaj wyświetlać także prędkościomierz, parę różnych rzeczy, da się to dokonfigurować. Co ciekawe, zobaczcie, że ten obrotomierz łączy się w wersji cyfrowej, łącznie właśnie z prędkościomierzem, czy właśnie obrotomierzem. Bardzo ciekawe połączenie, nowoczesne, a jednak troszeczkę analogowe. Jeśli chodzi o wnętrze, no to tutaj mamy ten świetny system PV Pro, który już Wam troszeczkę o nim opowiadałem przy SVR-ze. On działa świetnie. Nowoczesne Land Rovery czy nowoczesne Jaguary mają wyposażone właśnie w ten 10-calowy ekran, który jest naprawdę bardzo dobrej rozdzielczości, bardzo dobrze także reaguje na palce, a także ma bardzo dobre grafiki i działa to wszystko bardzo dobrze. Po prostu jest prosta logika. Wszystkie rzeczy, które chcecie uzyskać, macie praktycznie pod zasięgiem dwóch kliknięć. Tak to sobie wymyślił Jaguar i działa to naprawdę bardzo dobrze. Widzicie, przeklikuje się przez różne opcje i działa to naprawdę sympatycznie. Na standardzie także z tym systemem 10-calowym dostajecie także Android Auto i Apple CarPlay w wersji bezprzewodowej, za co ogromny plus, bo zobaczcie po prostu także na jakość i rozdzielczość tego ekranu i działanie razem z tym systemem. Oczywiście Android Auto i Apple CarPlay zależy od Waszego telefonu, ale jedna i druga technologia jest oczywiście w wersji bezprzewodowej. Poniżej mamy tradycyjny dla Jaguara kokpit, jeśli chodzi o sterowanie klimatyzacją i przypomnienie, gdzie ten samochód został zbudowany, czyli Jaguar Coventry. Tak, bo ten samochód tam właśnie jest produkowany i macie tutaj przypomnienie, że marka istnieje od 1935 roku. Bardzo fajny smaczek, który po prostu gdzieś tam podbija także luksusowość tej marki. Moje ulubione pokrętła, które są tutaj zastosowane w formie push-pull, kiedy pociągniecie, macie sterowanie mocą nawiewu, a kiedy naciśniecie, macie możliwość sterowania podgrzewaniem oczywiście foteli, a także za dokupieniem macie także jeszcze wentylację. Fajnie to po prostu działa, bo macie tradycyjne przyciski, które są w formie takiej haptycznej informacji, ale działa to naprawdę dobrze i co ważne, działa także w rękawiczkach przy takiej pogodzie. Poniżej macie ładowarkę indukcyjną, jeśli chodzi o ten system, ładuje telefony nawet dosyć sprawnie, choć szczerze powiedziawszy bardziej utrzymuje energię przy tym Android Auto niż jednak te telefony ładuje. Skrzynia i wybierak skrzyni ZF, taki tradycyjny jeśli chodzi o
nowoczesne formy dla Jaguara. Po lewej stronie sterowanie głośnością, jeśli chodzi o audio, i wysuwany przycisk do wybierania trybów jazdy. Wtedy, kiedy przekręcicie, macie tryb dynamiczny, tryb komfortowy, tryb eco lub tryb ADSR, czyli specjalny tryb do jazdy w takich warunkach, jakie na przykład dzisiaj mamy właśnie na dworzu. Roletka, pod roletką tradycyjne dwa cup holdery, złącze także 12-voltowe, no i podnosząc oczywiście podłokietnik, tutaj złącze USB, USB typu C, złącze 12-voltowe, więc chowek jest także bardzo ładnie wyflokowany, posiada także podświetlenie, jest nawet dosyć duży. Bardzo ładne są także te dekory aluminium, za nie musicie delikatnie dopłacić, ale warte są tego zamiany tych pianobleków na takie bardzo ładne aluminiowe dekory, bo to na pewno pomoże i także będzie lepsze w utrzymaniu czystości. Piękna maskownica, jeśli chodzi o system Meridian Sound. On wymaga też minimalnie dopłaty, chyba okolice niecałych 7 czy 10 tysięcy złotych. Wtedy macie 13 głośników i naprawdę bardzo przyjemnie to gra. Lub możecie wybrać jeszcze bardziej taką audiofilską wersję tego systemu, czyli Meridian Surround. On jest jeszcze droższy, ale gra jeszcze lepiej, bo mieliśmy go możliwość posłuchania właśnie w SVR-ze. No to co, moi drodzy, jako że to jest kolejny SUV, no to trzeba sprawdzić układ 4x4. Jaguar oczywiście ma to zrobione na zasadzie takiej samej praktycznie jak Land Rover, ze względu na to, że to są dwie identyczne grupy, to wymieniają się technologią, więc sprawdźmy faktycznie, jak F-Pace radzi sobie właśnie w takim naszym tradycyjnym podjeździe. No i tak jak żeście widzieli, to nie jest zbytnio za bardzo zaawansowana próba dla tego samochodu, bo on po prostu robi to niesamowicie płynnie. Kontroluje go elektronika, kontrolują go systemy, on po prostu wjeżdża praktycznie po wszystkich elementach. Taka nasza górka nie stanowi zbytnio dla niego większego wyzwania, ale sprawdziliśmy to na większych kolejnych, na trochę na śniegu i naprawdę ten samochód potrafi wykorzystać to 4x4, w szczególności kiedy na przykład jeszcze włączycie sobie tryb ADSR, który jeszcze oczywiście zwiększa czułość takiej elektroniki i tego układu 4x4. Jeśli chodzi o ten samochód, po normalnej drodze w większości jeździcie na tylnym napędzie, a przód się dopina. W większości działa to troszeczkę na takiej zasadzie podobnej jak w BMW, czyli 70 do 30. Co nie zmienia faktu, że działa to naprawdę niesamowicie sprawnie. No to czas, moi drodzy, trochę pojeździć naszym P400, a pięknym F-Pace'em po tej zaśnieżonej Polsce. Jak to w ogóle wygląda? Nie ukryję tutaj, że jednak jeździliśmy tym Jaguarem, F-Pace'em, SVR-em i niestety dużo będzie porównań do tego samochodu. Po prostu niestety dostaliśmy samochód na początku, który był topem. Po prostu tym najlepszym, największym cukierkiem, który jest w całej właśnie gamie całego F-Pace'a. Więc niestety na pewno będzie troszeczkę porównań do niego. Ale zacznijmy sobie od mocy i ogólnie od zawieszenia właśnie w naszym P400. Jeśli chodzi o zawieszenie, jest kompletnie inne. To nie jest SVR, to jest samochód kompletnie inaczej nastawiony na innego klienta, ze względu na to, że po pierwsze zawieszenie jest troszeczkę większe. Inaczej się ten samochód prowadzi. Inny jest delikatnie zestopniowany układ kierowniczy. Ten samochód nie ma tak jak SVR. SVR chciał was zachęcać, cały czas chciał wam dawać te emocje, zawsze chciał was wciągać jeszcze szybciej w zakręt. Jeszcze bardziej wam pozwalał i jeszcze mocniej chciał, żebyście kręcili tą kierownicą. Tutaj jest troszeczkę inaczej, jest spokojniej, jest taki dystyngowany ten układ kierowniczy. Kiedy nadajecie mu kierunek kierownicą, on robi to naprawdę bardzo zgrabnie i bardzo szybko, tak jak przyzwyczaiły nas Jaguary, i to po prostu dosyć dobrze działa, ale jest nadal komfortowo. Zawieszenie jest sztywne, czuć jędrność w tym zawieszeniu. Niektóre nierówności są przebijane do kabiny i to jest wyczuwalne, ale szczerze powiedziawszy, nadal, jeśli chodzi o takie sportowe aspiracje, nadal ten F-Pace potrafi zaskoczyć i potrafi dobrze wejść w zakręt i z tym nie ma większego problemu. Zawieszenie także jest oczywiście dosyć skomplikowane, no bo z tyłu jest dosyć duży wielowahacz, z przodu także też jest tam nietypowe dosyć zawieszenie, ale szczerze powiedziawszy, robi robotę, bo po prostu jest komfortowo i tym samochodem chce się pokonywać kilometry i nie czuje się tych nierówności aż tak bardzo. Jeśli chodzi o silnik, no to na pewno tutaj nie ukryjemy tego, że mamy mniejszą moc, bo nie mamy 550 koni, tylko mamy 400 koni. Niektórzy pewnie będą podchodzić do tego samochodu może w takiej formie, że a kupię sobie P400 i zrobię na hamowni z tego SVR-a, bo przecież to już nie jest daleko. Tak
ale jednak nie, bo ten samochód ma w ogóle inną charakterystykę. Tamten samochód w formie SVR-a był bardziej narowisty, był kompresor, było go słychać, więcej było tych emocji. Tu jest troszeczkę bardziej stonowanie. Nadal macie moc, bo kiedy naciśniecie pedał przyspieszenia, on momentalnie idzie do przodu, zrywa się jak głupi i szczerze powiedziawszy naprawdę ma moc. I tu jej nie brakuje, a ten dźwięk tej pięknej szędowej szóstki jest po prostu jak symfonia. Jednostajna, bardzo ładnie to brzmi. Dawno nie jeździłem rzędową szóstką i szczerze powiedziawszy, szkoda, że te silniki, naprawdę ich coraz mniej jest, jeśli chodzi oczywiście o różne gamy silnikowe różnych producentów, a tu macie 3 litry, porządna pojemność. Ten samochód jedzie także pojemnością. Czujecie, że on ma takie płuco, że delikatnie mu naciśniecie ten pedał przyspieszenia, on zredukuje sobie jeden bieg i pojedzie. I po prostu nie będzie miał z tego żadnego problemu. Do tego zestopniowanie z tą skrzynią 8 HP, która jest tutaj zastosowana, to też jest dosyć dobre zestopniowanie. Skrzynia kompletnie różni się także między SVR-em a P400, bo nie jest tak hardkorowo zestrojona. Jest inaczej zestrojona. Inny soft jest do niej wgrany i inne shift pointy są także zrobione, jeśli chodzi o biegi. Da się oczywiście łopatkami sobie delikatnie pozmieniać te biegi. Musicie sobie wrzucić S i wtedy możecie się bawić oczywiście biegami. Więc tutaj naprawdę reakcja tej skrzyni jest bardzo dobra i nie ma tutaj żadnego kompletnie z tym problemu, ale to jest 8 HP, ono jest stosowane już w BMW, stosowane w Jaguarze, w Alfie. Ta skrzynia jest już tak dopracowana, że ciężko po prostu cokolwiek jej zarzucić. Jeśli chodzi o po prostu ten silnik, to jest naprawdę dobry złoty środek, bo szczerze powiedziawszy P250 będzie troszeczkę jednak do tego samochodu za słabe. Dlaczego za słabe? No przecież to 250 koni. No tak, ale szczerze powiedziawszy 2 tony masy, jakie są w tym F-Pace'ie, no szczerze powiedziawszy będą się odbijać czkawką, jeśli chodzi o 2-litrowy silnik turbo, najbardziej w spalaniu. A tu mamy w miarę złoty środek. Jeśli chodzi o spalanie, to mamy w okolicach 7, 8, maksymalnie 9 litrów, szczerze najczęściej 8-9 litrów spalacie na trasie, jadąc takie 140 km na godzinę, bo w tym samochodzie nie czuć prędkości, najczęściej pokonujecie te 140 km na godzinę i nie czujecie po prostu kompletnie dźwięku z zewnątrz. A jeśli chodzi o takie trasy miejskie i takie dosyć mocno zatłoczone te trasy, no to niestety robi się troszeczkę więcej. Okolice 13 litrów do 15 litrów, jak zaczynacie cisnąć ten samochód, bo jednak czasem macie ochotę wsiąść, wrzucić dynamic tym pięknym pokrętem, które się tutaj wysuwa i po prostu nacisnąć ten pedał przyspieszenia, żeby on się zebrał i żeby pojechał sobie nawet z tej pojemności i wyprzedzić. Ale po prostu czasem się to wiąże z tym, że spalanie wtedy rośnie nam do okolic 15 litrów. Co i tak jest o wiele lepsze niż w przypadku V8, bo V8 spalała okolice 18 litrów na 100. Tak, szczerze powiedziawszy, tak najczęściej wyszło, bo po prostu te samochody z V8 dosyć chcecie nimi szybko jeździć. Tu macie fajny, przyjemny, gładki samochód, który ma pod prawą stopą to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w formie mocy, bo naciskacie pedał przyspieszenia, wyprzedzacie 3 tiry i się chowacie. I jedna kamera w tym momencie postanowiła powiedzieć papa. Więc szczerze powiedziawszy, F-Pace nadal jest moim ulubionym samochodem i szczerze powiedziawszy, z tym silnikiem naprawdę dosyć dobrze to jeździ i jestem z tego zadowolony. Chociaż szczerze powiedziawszy, w moim serduszku nadal jest to piękne V8, jeśli chodzi o właśnie o SVR-a. Taki luksus jednak trochę kosztuje. Niestety Jaguar się ceni, więc zacznijmy sobie od cen. Najuboższa możliwa wersja F-Pace'a z silnikiem dwulitrowym 250-konnym zaczyna się od bagatela 329 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o taki środek cennika, już musicie wydać okolice 400 tysięcy złotych, żeby mieć naprawdę ciekawą wersję silnikową oraz także wyposażeniową, bo niestety za każdy pakiet jesteście w stanie tutaj dopłacać. Tak samo jak pakiet Premium Interior Plus, 18 tysięcy złotych. Felgi 22-calowe na lato, jakieś 16 tysięcy złotych. Panoramiczny dach, okolice 7, nawet do 10 tysięcy złotych. Tych dodatków jest dosyć sporo i to także podraża oczywiście takiego bazowego F-Pace'a. Taki samochód jak nasz, cena tego samochodu jest skonfigurowana na poziomie 500 tysięcy złotych. W porównaniu do SVR-a, SVR jest o wiele droższy, jest 150 tysięcy droższy, jeśli chodzi o samochód
taki wyczynowy już naprawdę, ale czuć faktycznie, za co dopłacacie w SVR-ze. Ale czy jest on warty aż tylu pieniędzy? Tak, jest wart tylu pieniędzy. Szczerze powiedziawszy, nie dziwię się, że zakochają się w FPS-ie SVR, tak samo właśnie zakochają się praktycznie, jeśli chodzi o zwykłego FPS-a P400. Naprawdę oferuje bardzo dużo. Oferuje za tą cenę praktycznie to, czego możecie szukać u konkurencji i nie znajdziecie tego. Oferuje naprawdę bardzo dużą i bardzo dobrą jakość wykonania wnętrza. Oferuje naprawdę nowoczesne systemy oraz oferuje silnik, który praktycznie już u innych nie występuje. Ta sześciocylindrowa jednostka 3-litrowa jest naprawdę bardzo fajnym kompromisem, jeśli chodzi o ekonomię, a także oczywiście o osiągi. Właściwości jezdne, właściwości trakcyjne, to już do czego nas przyzwyczaił właśnie Jaguar, włącznie z połączeniem z luksusem oraz z komfortem. Dla kogo jest ten samochód? Dla osoby, która nie poszukuje aż takich wrażeń, jakie dostarcza ASVR, który jednak jest sporo droższy, ale poszukuje samochodu, który będzie bezpieczny. Będzie miał ten zapas mocy po to, żeby wyprzedzić jednak te ciężarówki na autostradzie, po to, żeby skorzystać z nich w awaryjnych sytuacjach i wiedzieć, że te 400 koni czyha pod tą prawą stopą i wtedy, kiedy chcecie, z nich skorzystacie. A wiecie, co mi się najbardziej podoba? Najbardziej mi się to podoba, kiedy się ktoś pyta, czym jeździcie? Jeżdżę BMW, jeżdżę Mercedesem, ale ty mówisz, jeżdżę Jaguarem. Robi to prestiż i robi to robotę. Zimowe warunki, a my kończymy materiał. Zapraszam także Was do subskrypcji kanału Motookiem, bo kiedy ten czerwony przycisk stanie się oczywiście szary, klikniecie także dzwoneczek, no to ja w tym momencie robię dla Was bądź.